W Oświęcimskim Centrum Kultury 8 kwietnia odbyły się eliminacje powiatowe 26. Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski 2013. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski. Przegląd odbywa się drogą kolejnych eliminacji. Najpierw powiatowe, następnie koncerty finałowe. Talenty Małopolski to jest konkurs, który jest adresowany do dzieci i młodzieży od lat 7, ile dobrze pamiętam, do 21, wymyślony w Krakowie. My jesteśmy organizatorem eliminacji powiatowych. Jury zdecyduje, kto pojedzie na konkurs finałowy i od nich zależy absolutnie ta decyzja. My tutaj mamy dzisiaj ponad 60 wykonawców. Konkurs finałowy, który wyłoni zwycięzców, którzy zaśpiewają w piwnicy pod baranami, odbędzie się w Dobczycach 17 maja. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: 7 do 9 lat, 10 do 15 oraz 16 do 21. W eliminacjach powiatowych dla form muzycznych wzięło udział 62 uczestników, solistów oraz zespołów. Wysłała mnie nauczycielka, że tak powiem, ale w sumie to sam też chciałem, żeby po prostu się pokazać, może spróbować. Śpiewałam bombonierkę Grzegorza Turnała, no i powiem, że poszło dobrze. Poziom jest bardzo wysoki. Tu jest tyle ludzi, każdy inny głos, wykonania całkiem inne. Naprawdę wysoki poziom. Tak, biorę udział w dzisiejszym konkursie, zaprezentuję piosenkę pod tytułem Jar of Hearts Christiny Perry. Po prostu nerwy totalnie wszystko zżera, straszne stresy, jeszcze nie śpiewałam. Ale zapowiada się ciekawa zabawa. W sumie to niczego się nie spodziewam. Chcę po prostu zaśpiewać to i zobaczyć, jak to wyjdzie i może gdzieś tam dalej się przejdzie albo nie. Ważne, żeby się dobrze bawić. Jury w składzie Piotr Kuba-Kubowicz, Adrian Kulik oraz Wojciech Wachułka nominowało do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 17 maja w Dobczycach, 10 wykonawców, w tym reprezentanta gminy Kęty, Michała Dźwigonia z zespołu szkolno-gimnazjalnego nr 2 w Kętach, który zaśpiewał Między ciszą a ciszą. Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów podczas finału wojewódzkiego. Niech od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu.